Zapraszamy na kolejne wydanie Agrowiadomości Non-Stopa, dziś między innymi. Już tylko kilka dni obowiązuje zakaz importu zbóż z Ukrainy, między innymi do Polski. Nawet wbrew Komisji Europejskiej rząd deklaruje wprowadzenie stosownego rozporządzenia. Pierwsze pieniądze w ramach dopłat do nawozów trafiły w poniedziałek na konta rolników. Już grubo ponad 2000 afrykańskiego pomoru świń u dzików w tym roku. Rośnie też liczba ASF w hodowlach świń. W skupach tydzień niewielkich spadków cen większości zbóż i wyraźniejsze odbicie w górę cen żywca wieprzowego. Na zakończenie programu przedstawiciele terenowi Grupy Azoty podsumują tegoroczne zbiory zbóż i rzepaku w swoich regionach. Już tylko kilka dni pozostało do zdjęcia przez Komisję Europejską zakazu importu zbóż z Ukrainy, między innymi do Polski. Wczoraj w tej sprawie na antenie Polskiego Radia wypowiedział się minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. No niestety, nie wygląda to dobrze. Widać, że Komisja zmierza ku decyzji o zakończeniu tego ograniczenia w eksporcie i mówimy tylko o eksporcie do poszczególnych krajów, do 5 krajów. Nie mówimy o sytuacji tranzytu. Jeżeli ktoś ma przez Polskę przejechać i w porcie załadować to zboże, dalej je wywieźć, nie ma tutaj problemu i nie będzie z pewnością. Natomiast my negocjujemy, dyskutujemy do samego końca. Jeżeli okaże się, że nie będzie przedłużenia, to my chwilę po żniwach nie możemy sobie pozwolić na sytuację, w której wjedzie do nas ukraińskie zboże, bo dzisiaj priorytetem jest polski rolnik i to on ma zboże w Polsce sprzedać i to on ma rozsądną cenę uzyskać, tłumaczył minister Buda. Już od dłuższego czasu przedstawiciele rządu, w tym minister rolnictwa i rozwoju wsi, zapowiadają wprowadzenie zakazu na poziomie krajowym. W tej sprawie są zgodni z władzami Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Niewykluczone, że w tym tygodniu zapadną konkretne rozwiązania prawne. Ja w kompetencjach mam to uprawnienie, żeby takie rozporządzenie wydać, które zablokuje import do Polski i nie zawaham się tego instrumentu użyć. W tym tygodniu, jeszcze w piątek czy w sobotę, jak takiej decyzji Komisji Europejskiej nie będzie, jesteśmy na to przygotowani. Przygotowujemy projekt takiego rozporządzenia. Jeżeli okaże się, że innych możliwości nie będzie, powołamy się tam na zasady bezpieczeństwa żywnościowego również w tej sprawie, informuje Waldemar Buda. Przypomnijmy, że Polska nie jest przeciwna tranzytowi zboża z Ukrainy, a jedynie jego importowi. W ubiegłym roku niekontrolowana wwózka płodów rolnych zza wschodniej granicy mocno zdestabilizowała sytuację polskich rolników i rynku rolnego w naszym kraju. Na kontach pierwszych rolników, którzy starali się o dopłaty do nawozów, pojawiły się już pieniądze. W poniedziałek 11 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przelała z tego tytułu pierwsze prawie 29 milionów złotych. Otrzymało je łącznie około 2300 producentów rolnych. Chodzi o pieniądze z tytułu naboru wniosków o przyznanie dopłat do nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, kupionych między 16 maja ubiegłego roku a 15 maja tego roku. Łącznie rolnicy złożyli 351 tysięcy wniosków. Do wyliczenia wysokości wsparcia służył specjalny dwustopniowy algorytm, w którym po pierwsze brana była pod uwagę powierzchnia i rodzaj upraw rolnych. W drugim etapie wyliczono liczbę ton nawozów i różnicę między ceną zakupu a średnią ceną z tego okresu. Po porównaniu wyników mniejsza z otrzymanych kwot ma trafić na konto rolników. O wsparcie mogli starać się producenci rolni będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Rolnicy musieli również złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 rok oraz posiadać numer identyfikacyjny. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu lub mrożenia owoców miękkich. Zapomniano jednak o podmiotach prowadzących obrót lub skup rzepaku i rzepiku. Przy wydawaniu rozporządzenia zmieniającego z dnia 30 maja na skutek nadmiernego pośpiechu przyjęto zapisy, które odnoszą się do podmiotów prowadzących skup, obrót zbóż i nie zawierają zapisów literalnie odwołujących się do roślin oleistych, czyli rzepaku i rzepiku. W celu uniknięcia sporów i problemów Związek Zawodowy Rolnictwa Korona przygotował i przesłał ministrowi rolnictwa projekt rozporządzenia, który definiuje pojęcie podmiotu prowadzącego skup, obrót zbóż poprzez odwołanie się do polskiej klasyfikacji działalności. Co istotne, nie wymagałoby to zgody Unii Europejskiej. Teraz ruch należy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Rady Ministrów.
Od początku roku potwierdzono już 2128 ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików. Większość z nich wystąpiła w województwie dolnośląskim. Choroby nie potwierdzono zaledwie w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim i śląskim. Według danych Głównego Inspektora Weterynarii w ostatnim tygodniu na terenie kraju potwierdzono 41 nowych ognisk ASF u dzików. Choroba pojawiła się zarówno w województwach zachodnich, jak i na wschodzie, centrum i północy kraju. W tym roku potwierdzono już również 22 ogniska ASF u świń. Ostatnie z nich Główny Inspektorat Weterynarii, powołując się na wyniki niezależnych badań pochodzących z Państwowego Laboratorium w Puławach, potwierdził w ubiegłym tygodniu w powiecie poznańskim. Choroba pojawiła się w gospodarstwie, w którym utrzymywano 19 tuczników, położonym w miejscowości Starczanowo, gmina Murowana Goślina, powiat poznański. Jak dotąd w 2023 roku najwięcej ognisk ASF u świń potwierdzono z kolei na Lubelszczyźnie, w powiatach parczewskim, radzyńskim, lubartowskim i chełmskim. ASF potwierdzono też na Mazurach, powiat gołdapski, na Mazowszu powiaty makowski i radomski oraz na Dolnym Śląsku, powiat lubański. Poza wspomnianym wcześniej powiatem poznańskim choroba pojawiła się też w innych regionach Wielkopolski, a mianowicie w powiatach międzychodzkim i obornickim. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskuje o podjęcie działań w sprawie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Samorządowcy zwracają uwagę, że ceny zakupu paliwa w ilościach hurtowych przekraczają te widniejące na stacjach benzynowych. To według Dolnośląskiej Izby Rolniczej sytuacja niedopuszczalna pod względem konkurencyjności rynku i działanie na szkodę osób prowadzących działalność rolniczą. Niekorzystne ceny i ograniczenie dostaw oleju napędowego w trakcie wzmożonych prac wpłynie na niemożność wykonania prac agrotechnicznych w terminie. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwraca się z wnioskiem o wystąpienie do właściwych organów o podjęcie wszelkich czynności administracyjno-prawnych, których skutkiem będzie obniżenie kosztów paliwa dla rolników. Znana powszechnie sytuacja na rynku paliw, w szczególności drastyczny wzrost cen w ostatnim roku, skutkuje znacznym podwyższeniem kosztów pracy rolnika, czego następstwem jest nieopłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dalszym skutkiem mogą być dalsze, kolejne podwyżki cen żywności, czytamy w wystąpieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Samorządowcy chcą wprowadzenia tzw. paliwa rolniczego. Jak podkreślają wnioskodawcy, proponowane rozwiązanie będzie najprostszym, ograniczy zbędną biurokrację, a przez to usprawni proces zakupu i jego rozliczania. Główny Inspektorat Weterynarii rozpoczął jesienną akcję szczepienia lisów. Jej zakończenie zaplanowano na 3 października. Doustne szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie odbędą się w 3 terminach. Między 9 a 20 września w Lubelskim, Mazowieckim i Kujawsko-Pomorskim, między 18 a 28 września w Podlaskim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim oraz między 21 września a 3 października na terenie Łódzkiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Akcja szczepień polega na zrzucie lotniczym i ręcznym wykładaniu szczepionki. Lekarstwo użyte w jej trakcie to lyswulpen, zawiesina doustna. Wykładana przynęta ma postać zielono-brązowego krążka o specyficznym, intensywnym rybnym zapachu, a w jej wnętrzu umieszczony jest plastikowy blister zawierający płynną szczepionkę. Przynęty, na co szczególnie uczula główny inspektor weterynarii, nie należy podnosić ani dotykać, ponieważ przeniesienie na nie zapachu człowieka powoduje u lisów utratę zainteresowania szczepionką. W razie ewentualnego kontaktu człowieka z substancją czynną, zwłaszcza w miejscu otwartych ran, oczu, jamy ustnej czy nosa, należy przemyć te miejsca wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza medycyny. W okresie 14 dni po wyłożeniu szczepionki należy zapobiec ewentualnemu kontaktowi zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką. W tym celu psy powinno się wyprowadzać jedynie na smycze, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku ewentualnego kontaktu zwierząt domowych lub gospodarskich ze szczepionką należy skontaktować się z lekarzem weterynarii, radzi Główny Inspektorat Weterynarii. Nie było rewolucyjnych zmian w skupach w ostatnim tygodniu. W większości przypadków zbóż notowaliśmy nieznaczne spadki cen. Delikatnie w górę średnia krajowa rzepaku. W skupach zwierzęcych pomyślny tydzień dla zyskującego żywca wieprzowego i gorsze wieści odnośnie żywca wołowego i brojlerów kurzych. Nadal poniżej poziomu 900 zł pozostaje średnia krajowa cena oferowana za tonę pszenicy konsumpcyjnej. W ostatnim tygodniu zmalała ona o 5 zł. To efekt obniżek cen w kilku województwach, które pociągnęły za sobą również spadek maksymalnej dla Polski o 30 zł. Było też kilka zmian w górę, m.in. 40 zł zyskała minimalna dla kraju, trend miesięczny na niemal 3% minusie. Ponad 3 razy większa jest miesięczna strata średniej krajowej pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu nie traciła ona bardzo, ale wszystkie zmiany, które nanosiliśmy w poszczególnych województwach, były na minus.
aż 60 zł straciła maksymalna dla Polski, podczas gdy minimalna nie zmieniła wartości, średnia krajowa w dół o 4 zł. Dwa razy mniej odpisaliśmy w ostatnim tygodniu od średniej krajowej przędzyta. Ceny korygowaliśmy na naszej mapie w 6 miejscach i za każdym razem w dół. Przeważnie nie były one znaczące, ale nie w przypadku maksymalnej, która zmniejszyła się o 60 zł. Podobnie jak w przypadku pszenicy paszowej, nie zmieniła się cena minimalna, trend miesięczny ponad 6,5% pod kreską. Pod kreską znajduje się również zmiana miesięczna ceny żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu było to jedno z dwóch najbardziej tracących zbóż. Średnia krajowa obniżyła się o 11 zł. W większości miejsc spadały, głównie w dolnych wartościach, widełki cenowe. Straciły skrajne dla Polski, maksymalna 30, a minimalna 10 zł. Zupełnie wyjątkowa wśród notowanych u nas zbóż jest mapa cenowa jęczmienia. Po pierwsze dlatego, że trend miesięczny ma kolor zielony, a po drugie w ostatnim tygodniu średnia krajowa na plusie, dokładnie 4 zł. Zmian w poszczególnych województwach jedynie 5 i to w obie strony. Pozytywnie zmieniła się maksymalna cena dla Polski, zyskując 20 zł, minimalna bez zmian. Nie zmieniła się także wartość minimalnej ceny dla Polski za tonę kukurydzy suchej, ale zwiększył się do 3 województw jej zasięg. Także maksymalna bez zmian i również tu niewielki wzrost zasięgu. Widełki zmieniały się w dwie strony, przy czym zyskiwały na północy Polski, a traciły na południu. W efekcie kukurydza była drugim obok żyta zbożem ze stratą średniej krajowej na poziomie 11 zł. Zyskała nieznacznie w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena rzepaku, powiększając się o 5 zł i utrzymując trend miesięczny na plusie, wynoszącym niemal 3%. W poszczególnych miejscach widełki cenowe zmieniały się nieznacznie w obie strony. Widać to po skrajnych cenach dla Polski. Maksymalna straciła 10 zł, a minimalna zyskała 70. Obie skrajne notowane są w dwóch województwach. Po kilku tygodniach spadków w ostatnich 7 dniach notowaliśmy wzrosty cen żywca wieprzowego. Niemal w każdym województwie wzrosły widełki cenowe, pociągając za sobą zmianę skrajnych cen dla Polski, w obu przypadkach o 20 groszy. Średnia krajowa zyskała dokładnie 21 groszy, ale mimo tych pozytywnych zmian nie udało się odwrócić ujemnego trendu miesięcznego. Zmienił się z kolei z zielonego na czerwony kolor trendu miesięcznego ceny kilograma żywca wołowego. Na przestrzeni ostatnich 30 dni traci 13, a w ciągu tygodnia 15 groszy. W ostatnich dniach zmiany widełek cenowych można policzyć na palcach jednej ręki. Nie zmieniły one maksymalnej i minimalnej ceny dla Polski. Wciąż mało danych odnośnie cen brojlerów kurzych, ale te co są, nadal nie napawają optymizmem. Widełki cenowe w dół, a wraz z nimi skrajne ceny dla Polski, maksymalna 5 groszy, a minimalna o 30 groszy. Ta druga spadła poniżej poziomu 5 zł. Nieznacznie powyżej tej granicy znajduje się średnia krajowa, która w skali tygodnia straciła 14 groszy, a w miesiąc niemal 2,5%. Witam, Tomasz Gajdowicz, Region Polski Centralnej. Podsumowując tegoroczne żniwa, jeżeli chciałbym to zrobić w jednym zdaniu, można by powiedzieć, że nie należały one do najłatwiejszych. Rozpoczęły się w lipcu od koszenia jęczmienia i początkowo przebiegały bez większych zakłóceń. Około 20 lipca rozpoczęto żniwa pozostałych zbóż oraz rzepaku. Dobra pogoda nie utrzymała się zbyt długo i zaczęły padać deszcze, które skutecznie przerwały nam żniwa. Należy zaznaczyć, że w większości regionu deszcze te występowały dość często, jednak w małych ilościach nie przekraczających 2-3 mm. Plony pszenicy, jak i rzepaku były w większości gospodarstw na dość dobrym poziomie. W wielu gospodarstwach plony pszenicy przekraczały 7 ton, jednak pojawiały się problemy z jakością ziarna. Głównym problemem była zawartość białka oraz glutenu, a po opadach deszczu pojawił się również kłopot z liczbą opadania. W przypadku rzepaku plony często przekraczały 4 tony, jednak zdarzały się miejsca, gdzie panowały ekstremalne susze i tam plony nie przekraczały 3 ton. Ceny pszenicy w regionie centralnym w zależności od jakości kształtują się na poziomie 700-1000 zł netto, a ceny rzepaku z początkiem żniw kształtowały się na poziomie około 2000, jednak później spadły do poziomu około 1750-1850. Pomimo opóźnień w zbiorze większości zbóż rzepaku, gospodarstwa uporało się z siewem rzepaku akurat w optymalnym terminie dla regionu centralnego, to jest pomiędzy 15 a 20 sierpnia. O ile udało się zasiać rzepak w terminie optymalnym, podczas siewu warunki nie były zbyt dobre, to po siewie zaczęły padać deszcze, które zapewniły nam wyrównane wschody. Problem pojawił się na polach, gdzie wykonany został siew po opadach deszczu, ponieważ gleba szybko uległa przesuszeniu i nastąpił problem aktualnie ze schodami.
Rolnicy rozpoczęli aktualnie zbiór kukurydzy na kiszonkę. Szacuje się również, że z końcem września zacznie się zbiór kukurydzy na ziarno. Dzień dobry, Mirek Drogowski, Grupa Azoty. Witam z targów Agropomerania. To jest takie podsumowanie w zasadzie roku rolniczego. Dużo wystawców z naszej branży, ale w zasadzie tak chciałem powiedzieć kilka słów na temat żniw, które właśnie dobiegły końca na terenie województwa zachodniopomorskiego, zresztą na terenie całej Polski. No, żniwa były te wyjątkowe, rolnicy dawno nie pamiętają takich właśnie żniw, kiedy pogoda bardzo to utrudniała. No i oczywiście przez tą pogodę też było wiele komplikacji. No, główne takie to oczywiście spadająca jakość zbieranego zboża, czyli większość tutaj pszenicy dostarczanej do punktu skupu nie osiągała parametrów jakościowych. To podobnie było również z rzepakiem. Plony na poziomie dobrym, zadowalającym. Obecnie rolnicy zajmują się zbiorem kukurydzy na kiszonki. Rozpoczęły się również tutaj wykopki buraka cukrowego. No i oczywiście zakończono siewy rzepaków i rolnicy przygotowują się do siewu zbóż o zimę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Mirek Grabowski. Cześć, z tej strony Piotr Grabowski, Dolny Śląsk oraz Opolszczyzna. Podsumowując żniwa zbożowe na moim terenie, warto zwrócić uwagę na to, że dosyć mocno się przeciągały z powodu obfitych deszczów, no i miejscami pojawiający się grad, który doprowadził dodatkowo jeszcze na uszkodzenia niektórych plantacji. Jeśli chodzi o plony, były bardzo zróżnicowane, w zależności oczywiście od jakości i klasy gleby, ale również od przebiegu pogody i rozkładu opadów deszczów. Jednak wydaje się, że te plony tegoroczne są bardzo stabilne i w większości przypadkach zadowalające. Na to co warto zwrócić uwagę w tym roku, że ciężko było rolnikom osiągnąć pszenicę jakościową. Dlatego jak ktoś zebrał dodatkowo pszenicę z odpowiednimi parametrami, no to na pewno był podwójnie zadowolony z tego względu, że rzeczywiście na skupach różnica między pszenicą paszową a konsumpcyjną coraz bardziej się poszerza. Jeśli chodzi o zboża, na przykład jarę typu jęczmień jary, też miał duże trudności. Plony może były takie stabilne, zadowalające, ale też na przykład nie wszystkim udało się złapać jakość. Jeśli ktoś produkował jęczmień browarny, plony też były bardzo zróżnicowane, ale miejscami niektórzy chwalili się, że byli bardzo zadowoleni, ponieważ osiągali taki jęczmień browarny jary na poziomie 8 ton z hektara. Aktualnie kończymy siewy rzepaku, już jest finisz tych prac. Rolnicy przygotowują się do siania pszenicy o zimę. Ja wszystkich pozdrawiam, życzę powodzenia, trzymajcie się, cześć. Witam wszystkich po wakacjach. Podsumowując ten sezon, należy powiedzieć, że on był bardzo ciekawy, ponieważ na początku mieliśmy zimną wiosnę, mieliśmy co prawda opady atmosferyczne, natomiast zimne, szczególnie noce, powodowały, że wegetacja przebiegała bardzo powoli. Następnie mieliśmy suszę, od drugiej połowy maja praktycznie do końca lipca nie było opadów atmosferycznych. No i wszyscy myśleli, że tutaj oziminy sobie nie poradzą, natomiast rzepaki zaskoczyły i to bardzo pozytywnie, ponieważ nawet na glebach słabych można by było uzyskać plony w wysokości 3, nawet ponad 3 ton z hektara, natomiast na glebach lepszych te plony kształtowały się nawet powyżej 5 ton z hektara. To samo dotyczy pszenic, co prawda rekordów w tym roku nie było, ale w wielu miejscach na glebach słabych można było uzyskać plony rzędu 6 ton z hektara, natomiast na glebach lepszych nawet plony sięgały 9-10 ton z hektara. Dzisiaj właśnie mamy 30 stopni, jesteśmy już po zasianiu rzepaków ozimych, za kilka dni zaczniemy siać pszenicę, no i tutaj w tym tygodniu również zaczęto kosić kukurydzę na kiszonkę. Niestety kukurydze sobie nie poradziły, ponieważ gdy była susza, wszystkie strategiczne fazy rozwojowe no niestety nie dostały wody, więc można zobaczyć, że w wielu wypadkach właśnie kukurydze wyglądają tak, bardzo słabo tutaj zaziarnione są. Wszystkim życzę powodzenia i do usłyszenia. Cześć, witajcie na Mazurach. Mamy początek września, więc spokojnie możemy sobie podsumować miliony żniwa. Generalnie można uznać je za udane, ale tylko w przypadku ozimin, ponieważ w moim regionie były takie miejsca, gdzie kropla wody nie spadła od
do czerwca, przez 12 tygodni ani grama, natomiast były takie regiony, które dostały i rozstrzał klonów był bardzo, bardzo duży, bo rzepaki, chociaż średnio możemy mówić, że to jest poziom około 4 ton, taka dobra czwórka, to takie graniczne wartości były od niecałych 3, nawet do powyżej 5, więc tutaj widać, że było bardzo zróżnicowanie. Podobnie zresztą przy pszenicy, bo te najbardziej dotknięte przez suszę regiony, to tam plony na poziomie 5-6 ton to naprawdę było coś, a na żuławach 9 nie robiła na nikim wrażenia i te plony przekraczały nawet 10. Ze zbożami typu pszenica, czy pszenżyto, czy żyto, no tutaj już dużo zależało od agrotechniki, bo to są rośliny, które rosną na słabszych stanowiskach, które są siane na słabszych stanowiskach, no i poziom agrotechniki tutaj jest dużo mniejszy, ale te 4-6 ton bez problemu można było uzyskać, a nawet więcej. Przy jarych zbożach, no niestety nie ma cudów, brak wody, brak owadów sprawił, że wielu rolników zastanawiało się, czy nie wpuścić talerzówki zamiast kombajnu na pole, bo koszty wtedy były mniejsze. Woda przyszła do nas wraz z wyjazdem kombajnów pola, więc były to już szarpane. Masa problemów z wilgotnością, masa problemów z porastaniem, z odbijaniem się pszenicy, trzeba było ją zdesypować ponownie. Rzepak zbierany był też mokry, więc dzięki wysoko, wysoka ścier też. Ale jakoś udało to się wszystko ogarnąć i pozostał nam skup. No i tutaj był kolejny problem, ponieważ nie każda firma skupowała wszystkie ziarno. Trzeba było się troszeczkę wykazać obrotnością, żeby znaleźć chętnego na nasz plon. I nierzadko były takie wycieczki, zwłaszcza na przykład w rzepaku, gdzie kilkanaście ton trzeba było zawieźć kilkadziesiąt kilometrów do odbiorcy, ponieważ w pobliżu nikt nie był chętny na przyjechanie, czyli na skup rzepaku. Ale to już też jest za nami, więc spokojnie możemy czekać na przyszły sezon. Kto chciał sprzedać, ten sprzedał, kto chce magazynować, ten będzie magazynował. Obecnie szykujemy się do siewu zbóż, rzepak już jest posiany, jest w fazie od 2-4 liści, niektóre dopiero wchodzą, bo dosyć późno posiane, ale koniec siewu rzepaku jest już definitywny, więc zostają zboża i zbiórku policji na ziarno i na kiszonkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że rozstrzał będzie bardzo duży, podobnie jak przy plantawach, ponieważ przekrój plantacji i ich kondycji jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Pierwsze kiszonkarskie kukurydze są już koszone i o ile była to odmiana kiszonkarska typowa, to plony są bardzo zadowalające, bo ponad 50 ton dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem. Natomiast jeżeli była to ziarnówka, to niestety koszone są te najsłabsze, które nie rokują, więc tutaj nie ma mowy o jakichś wysokich plonach. Ważne, że jest pasza objętościowa i się przyda w gospodarstwie. Tyle z Mazur. Cześć. Witam Państwa bardzo serdecznie po długiej przerwie wakacyjnej. Jeśli chodzi o mój region Świętokrzyski, także południową część województwa mazowieckiego, z racji tego, że nie mieliśmy możliwości się wcześniej słyszeć, chciałem się z Państwem podzielić informacjami ze żniw. Żniwa wydawało się, że się skończą bardzo szybko, patrząc na aurę pogodową, jaką mieliśmy przed żniwami. Natomiast w okresie żniw zaczęły padać intensywne deszcze, które skutecznie opóźniły zbiór płodów rolnych. Jeśli chodzi o same płody rolne i ich plony, tutaj duża niespodzianka w tym roku. Gospodarstwa odnotowały swoje rekordy życiowe i tak jak pszenicę udało się zebrać na poziomie od 7 nawet do 10 ton z hektara, żyto czy pszenżyto na poziomie od 6 do 9 ton z hektara, a także rzepak, który w większości gospodarstw plony wynosiły od 4 nawet do 6 ton z hektara, także plony w tym roku były o dziwo bardzo dobre. Udało się uzyskać gospodarstwa, które racjonalnie podchodziły do nawożenia mineralnego w oparciu o analizę gleby. W tym momencie znajdujemy się na polu kukurydzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, obfite deszcze w okresie żniw nadrobiły w kukurydzy bardzo dużo. Dzięki temu te kolby są dobrze wypełnione. Tutaj Państwo widzicie na obrazku, kolba jest od góry do dołu zaziarniona na maksa. Także ten plon też powinien wyglądać na przyzwoitym poziomie. Rzepaki w tym okresie znajdują się w fazie 3-4 liści. Zostało wykonane już praktycznie odchaszczanie tych rzepaków. Za chwilę rozpocznie się regulacja. Siewy rzepaków w większości udało się wykonać w terminie. Jednak niektóre gospodarstwa świadomie opóźniły termin siewu rzepaku ze względu na intensywne opady deszczu zapowiadane w ich regionie. Dużo się dzieje w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne, ponieważ gospodarstwa zbierają jeszcze ostatnie pokosy trawy, a także rozpoczął się zbiór kukurydzy na ziarno, na kiszonku przecież. W gospodarstwach produkujących płody rolne, zboża, tutaj trwa przygotowanie pól pod zasiewy zbóż ozimych. W tym tygodniu rozpocznie się siew jęczmiu ozimych, żyta, pszenżyta, a gdzieś w kolejnych tygodniach pszenicy.
Jeśli chodzi o samą pszenicę i to, co się dzieje na rynku, te deszcze skutecznie obniżyły parametry jakości ziarna. Białko zostało wypłukane i tutaj kto skosił te swoje zboża po tych deszczach, okazuje się, że jest to pszenica paszowa, gdzie to białko skutecznie zostało wypłukane. Natomiast drugą taką niepokojącą kwestią są ceny płodów rolnych dzisiaj, które są na bardzo niskim poziomie. Większość gospodarstw magazynuje swoje płody rolne w celu uzyskania takiej przyzwoitej ceny i mam nadzieję, że ta cena w przyszłości się odbije i będzie zadowalająca dla Państwa. Wszystkim życzę miłych, bezpiecznych prac polowych. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Witam z Podlasia. Przyszedł czas na podsumowanie żniw. Rozpoczynając od początku okresu wegetacji, pogoda nie była dla nas łaskawa. Zimna i deszczowa wiosna, następnie okres suszy, kolejna huśtawka pogodowa w żniwa. Upał i nawalne opady deszczu spowodowały to, że borykaliśmy się z wieloma problemami. Przede wszystkim z dużą wilgotnością ziarna, porastającym ziarnem w płosach, a także presją chorób. Tylko wybrane gospodarstwa mogły pozwolić sobie na dosuszenie ziarna, aby uniknąć dalszych problemów z przechowaniem. Pozostałe gospodarstwa sprzedawały ziarno na pniu, ponosząc przy tym straty. Jednakże pomimo tych wielu problemów plony osiągnięto na zadowalającym poziomie, ponieważ rzepak plonował średnio 4 tony z hektara, natomiast pszenica średnio 8 ton z hektara. Przed nami żniwa kukurydziane, rozpoczęto zbiory kukurydzy na kiszonkę na glebach słabszych, następnie kukurydza na ziarno. To, co się dzieje dalej na polach, to wysiane są rzepaki, oczywiście rzepaki w fazie od 2 do 4 liści, w zależności od stanowiska i terminu siewu. Przed nami siew zbóż ozimych. Tutaj warto zauważyć, że zaczęliśmy się borykać z poważnymi niedoborami wody, w wielu regionach susza. Jednakże na stronie optymistyczne prognozy zapowiadają deszcze. Miejmy nadzieję, że deszcz spadnie i rośliny będą mogły spokojnie rozpocząć okres wegetacji. Pozdrawiam. Cześć, witam Was tym razem z województwa zachodniopomorskiego. Targi Pomerania 2023. Pomimo tego, że znajdujemy się na terenie województwa zachodniopomorskiego, opowiem Wam troszeczkę, co się wydarzyło latem na terenie województwa lubuskiego. Jeżeli chodzi o planowanie tegoroczne, rolnicy byli dość zadowoleni. Zboża planowały na dość wysokich poziomach. No jedynie co, no to tutaj jakie możemy mieć zastrzeżenia, to w tym roku niestety, ale za wysokimi plonami nie szły zarówno parametry zbóż oraz ceny. Zboża, pszenica plonowała nawet po 8-9 ton z hektara. Oczywiście były słabsze również plantacje. Rzepaki w tym roku również plonowały dość zadziwiająco na dość wysokim poziomie. Mówimy tutaj o plonach nawet sięgających po 5 ton z hektara. Teraz tak naprawdę rolnicy skupiają się na pracach związanych z końcówką zasiewu rzepaku. Rozpoczęły się zbiory również kukurydzy na kiszonkę. No i przygotowywane są stanowiska pod zasiewy zbóż ozimych. Pozdrawiam z Lubuskiego. Dzień dobry. Serdecznie Was pozdrawiam z jakże słonecznej Lubelszczyzny. Jest wrzesień, a pogoda na krótki rękawek. W tym sezonie zresztą chyba już nic mnie nie zdziwi. Od samego początku jest on inny, aniżeli poprzednie. Mamy wodę. Wodę przez cały sezon. To przełożyło się na wielkość plonu, m.in. zbóż. Wielkość się zgadzała i raczej była ponadprzeciętna, ale z kolei tutaj jakość tego plonu nie była już tak dobra, jak jej życzyliby sobie rolnicy. Gdzie były błędy? Przede wszystkim forma azotu, dawki azotu, wybierane poszczególne rozwiązania nawozowe, które niekoniecznie były sprzyjające w określonych warunkach. Tutaj nad tym trzeba popracować. Oglądajcie nasz kanał, będzie dużo materiałów związanych właśnie z tego typu zagadnieniami. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, tutaj jesteśmy na etapie zasiewów żyta, zasiewów przeżyta, czy też królowej zbóż, jaką jest pszenica. W tym roku mogłoby się wydawać, że opłacalnym jest wysiew zbóż jarych, no bo one też sypały. Dlaczego miały nie sypać, skoro nie brakowało wody? Jednak należy pamiętać, że żeby móc mówić o opłacalności tego typu produkcji, trzeba sobie przeanalizować ostatnich 5 lat. Jeżeli wychodzi jednak, że idziemy w stronę zbóż ozimych, to nie dajmy się skusić jednym sezonem. Przeanalizujmy to, jak to wygląda w poprzednich latach i zwróćmy uwagę na to, że w przyszłym roku tej wody może nie być aż tak dużo, jak było w tym. Życzę Wam, żeby nie był przyszły sezon gorszy od tego, ale mam nadzieję, że będziemy mieli parametry, których na pewno brakowało.
Pozdrawiam serdecznie z Lubelszczyzny. Podsumowując sezon żniwny na Mazowszu, plony zbóż ozimych może nie należały do rekordowych, ale można powiedzieć, że były one zadowalające, natomiast susza wiosenna spowodowała niskie plony w większości zbóż jarych. To tak krótko podsumowując, obecnie dalej towarzyszy nam na Mazowszu susza, co przekłada się też na opóźnione siewy rzepaku. Tutaj też rolnicy przygotowują pola do siewu zbóż ozimych. Lada dzień praktycznie prace będą już w polach rozpoczynane w tym zakresie, natomiast brak deszczu skutecznie to utrudnia. Na polach już widać, że bardzo, bardzo brakuje wody. Rozpoczęto koszenie kukurydzy też na naszym terenie na kiszonkę, natomiast o ziarnówce na razie jeszcze cisza. Z mojej strony tyle. Pozdrawiam wszystkich. Hej. Cześć, witam Was po wakacyjnej przerwie. Pogodę mamy dalej wakacyjną, około 30 stopni Celsjusza. Na polach też się cały czas coś dzieje, tu akurat jest w tym momencie koszona kukurydza na kiszonkę. Żniwa się zakończyły, wykoszone zostały wszystkie zboża, wszystkie rzepaki. Planowanie w tym roku naprawdę było bardzo fajne, nawet w niektórych miejscach rekordowe. Rzepaki osiągały nawet do 6 ton, pszenica była też osiągana około 10 ton. Niestety problem, jaki pojawił się, to przede wszystkim warunki pogodowe, które utrudniały nam końcówkę żniw i to też spowodowało, że jakość tego materiału koszonego, głównie pszenicy, pogorszył się. Większość tak naprawdę tych pszenic to niestety paszówka. W niektórych skrajnych takich warunkach pojawiła się nawet porost na tych pszenicach, ponieważ były wyłożone przez te złe warunki pogodowe. Tak jak wspomniałem, teraz czekają nas inne prace polowe, koszenie kukurydzy na kiszonkę, za chwilę będą siane jęczmiona, pszenice, to już dosłownie lada dzień, tam gdzie się da oczywiście wjechać. Później będzie koszony słonecznik, soja, a następnie wszyscy zaczną kosić kukurydzę i już się nie możemy doczekać, jak będzie z tą kukurydzą, jakie będzie planowanie. No niestety, na razie ceny płodów rolnych nie są zadowalające, ale miejmy nadzieję, że może coś się zmieni, żeby one poszły w końcu do góry, więc wraz z jakością tego ziarna niech będzie też i ilość, i niech będzie ta cena. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!